Mamy to. Super. Czekajcie. Dobra, mamy to. Wspaniale. Jest też i fanpage. Halo, halo, kochana załogo. Dzień dobry bardzo. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. Jest to, jak co wtorek o 11, jest to podcast fitness dla zapracowanych kobiet, czyli podcast numer 1 dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie. Jeżeli to ty, to wspaniale, że jesteś. I jak zawsze, jeżeli jesteś na żywo, to warto jest się przywitać w komentarzu, dać znać, skąd jesteś. I lecimy sobie z tematem, bo dzisiaj będzie mega ważny temat. Dobre Miasto pozdrawia. Pozdrawiam Warszawę. Znaczy, Warszawa pozdrawia Dobre Miasto. Zróbmy to tak. Dobra, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch sposobach na odchudzanie i ja muszę to powiedzieć, czyli będzie autopromocja, bo chcę Was bardzo serdecznie zaprosić. Już prawie 800 osób dołączyło do darmowego szkolenia 3 proste nawyki do szczupłej sylwetki i w opisie jest link, albo jeżeli jesteśmy na Instagramie, to link jest w relacji, więc Was bardzo zapraszam i warto jest też... Cześć Kraków, fajnie, że jesteście. Jest Kraków tutaj w dwóch miejscach, wspaniale, jest Hamburg. Rewelacje, super, że jesteście. Także na samym początku chcę Was zaprosić, żeby właśnie nie żałować, że się nie zapisałyście, tylko żeby po prostu być. Środa, to jest za tydzień w środę, czyli 26 mamy takie szkolenie na żywo, więc bardzo Was ciepło zapraszam, żeby do niego dołączyć. Ok, i dwa sposoby na odchudzanie. I to nie wiem, czy będziecie, czy Wy znacie te dwa sposoby, ja Wam je już przedstawię. I pierwszy sposób to jest taki, jak po prostu wiara się odchudza, nie? Czyli jak większość osób się odchudza. Czyli po prostu jak zobaczą już w danym momencie, że ta waga jest za duża. Brzuch po prostu jest za duży, biodra są za duże. Ta waga, którą się widzi po prostu, że jakby stając na wagę, że jest zdecydowanie za duża. I co wtedy robi wiara? No słuchajcie, no co robi? No jak najbardziej hardkorowo, nie? Czyli racje żywieniowe zmniejsza do niezbędnego minimum, nie? Czyli uwielbia coś jeść, to tego nie je. Czyli jak najmniej jedzenia. Deficyt kaloryczny, co to jest? Ja w ogóle nic nie będę jeść, nie? Czyli po prostu, tak, waga jęczy, nie? Czyli po prostu strasznie najmocniejsze restrykcje, nie? Czyli wyrzuca się te rzeczy zazwyczaj z diety, które są smaczne, które lubimy jeść. Później, czyli dietę mam ogarniętą, nie? Dalej, robią mordercze treningi, ale to takie, że osoba, która na przykład dużo waży, to pierwsze co, wybiera się po prostu, idzie biegać, nie? Nieważne, że w życiu nie biegała, ale idzie po prostu biegać. Osoby, która nic nie ćwiczyła, codziennie po prostu po wiele godzin ćwiczy, robi różne skalpele, robi kiskacze i robi wszystkie po prostu najbardziej hardkorowe rzeczy. Dzień dobry, załogo! Wspaniale, że jesteście, nie? I tak wiara się po prostu odchudza, nie? Wszystko! Wszystko, co kiedyś robiła, to nic, nie będę teraz tego robić, nie? Co dalej? No łyka po prostu garściami suplementy, nie? Wszystkie po prostu, jakie tylko mają napis fat burner, nie? I po prostu potężne tego ilości łyka. Wypija wodę, co jest dobre, żeby popijając chociaż to, jakieś różne szalone sposoby, nie? Albo po prostu, czyli jakby mamy, to jest ten pierwszy taki sposób, w którym większość osób się odchudza, nie? I ja tutaj komediowo Wam to pokazuję, ale faktycznie tak bardzo często jest. Jak ja z Wami rozmawiam, to właśnie w taki sposób się wcześniej odchudzałyście i co, do czego to doprowadza, nie? Doprowadza to do zazwyczaj do momentu, w którym jak już jest jakiś tam efekt, nie? Jak już jest jakiś efekt, no to jest super i dochodzimy do jakiegoś małego tam efektu nawet, ale w pewnym momencie widzimy, że po prostu to już jest za ciężkie, nie? Ja już nie jestem w stanie tak żyć i funkcjonować. Ja muszę mieć życie, a nie tylko nic nie jeść i cały czas ćwiczyć, nie? Bo po prostu no nie mogę tak funkcjonować, nie? I bardzo często, ja się zagłębiając w to, to doszłam do takiego wniosku, że to jest przez to, że my podświadomie czujemy, że my jesteśmy leniwe, że nie dbamy o swoje ciało, że traktujemy siebie na ostatnim miejscu, jakby nie, stawiamy siebie na ostatnim miejscu, nie? I sobie myślimy, muszę zrzucić brzuch,
muszę zrzucić opolkę, muszę zrzucić coś tam, nie? Czyli jakby przyznajemy się, że byłyśmy wcześniej leniwe, bo o siebie nie dbałyśmy. Doszłyśmy do momentu, w którym po prostu no, nie lubimy tego, co widzimy po prostu przez w lustrze, nie? Czyli z tego obrazu swojego ciała. I chcemy sobie po prostu dowalić, jakby ukarać się za to, nie? Że my się po prostu obijałyśmy. I przez to wskakujemy w takie sposoby. Czyli właśnie te nic nie jedzenie, za dużo ćwiczenia, łykanie jakichś chorych po prostu pomysłów, czy wypijanie jakichś szejków zamiast jeść posiłki, nie? Teraz się też promuje jakieś jedzenie, które z proszku doleje się wody, niby smaczne i po prostu rewelacja, nie? Bójdę na resorach. Więc czegoś takiego nie robimy, nie dowalamy sobie, bo popatrzcie, dlaczego to nie jest dobra metoda, bo to nie jest metoda, w jaki my nie jesteśmy w stanie w taki sposób funkcjonować, czyli nie jesteś w stanie przez rok tak żyć, czyli ledwo co jeść, masę trenować i łykać te tabletki, nie? To jest bez sensu, bo to jest za trudne dla nas, czołem kochana załogo. To jest za trudne, czyli to jest ten hardkorowy sposób i to jest za trudne. Nieraz, no właśnie, czyli tak się, tego naprawdę warto jest nie robić. Bo warto jest zacząć przykładać do naszego zachowania też taką perspektywę. Czy ja jestem w stanie w taki sposób żyć długofalowo? Czyli czy ja jestem w taki sposób w stanie żyć za rok, za 10 lat, za 20 lat, nie? Oby żyła jak najdłużej w świetnym zdrowiu, nie? Więc mamy dużo szerszą, większą tą perspektywę. Więc ten pierwszy hardkorowy sposób jest sposobem, którym ja nie pracuję i w którym nigdy Was nie będę do tego zachęcać. Jakbym zaczęła, to trzeba się pojawić i nakopać mi do dupy, nie? Ale nie będę, obiecuję, nie? Drugi sposób, jaki ja pracuję z moimi klientkami, z moimi kursantkami, to jest taki sposób zrównoważony. Czyli patrzymy po prostu, jak my teraz dalej funkcjonujemy, nie? Jak po prostu, gdzie tutaj nam się to rozjeżdża, że ta waga jest taka. Czyli bardzo często wchodzi to po prostu na taki etap, że trzeba po prostu być w deficycie kalorycznym. Czyli zacząć na przykład monitorujesz to, co jesz i pijesz. Jest tutaj też Lila na żywo, czyli jedna z moich kursantek, która właśnie już ponad 11,5 kg zrzuciła od lipca. Także gratulacje jeszcze raz, jak jesteś, to Cię znowu pochwalę. W każdym razie, czyli co, w jaki sposób tutaj się pracuje, nie? Czyli pracowaliśmy na tym, że jest deficyt kaloryczny, czyli patrzy się na to, co się je, żeby właśnie mieć ten deficyt. O co z tym chodzi? I wtedy Twoje ciało spala tkankę tłuszczową i wykorzystuje to jako paliwo, jako energię, nie? I wtedy też Ty nie jesteś jakoś strasznie głodna, nie? Nie jesteś jakoś, nie wiem, nie jest ci jakoś mega niewygodnie. No oczywiście, trzeba się nauczyć nowej umiejętności, czyli to, żeby sobie zważyć to jedzenie, żeby sobie to wpisać w aplikację. Z czasem to już będzie zdecydowanie prościej, ale zobaczysz, że wtedy to jakby to jest jedna ta najważniejsza taka baza, czyli ten deficyt kaloryczny. Lila napisała, że bez Ciebie bym tego nie zrobiła. Dziękuję, jest mi bardzo miło. Że w taki sposób ja Tobie pomogłam, no jestem naprawdę dumna z Twoich efektów. I widzicie, nie? Czyli jedna z tej sprawy, czyli ten deficyt kaloryczny. I my staramy się jeść mądrze, jeść naprawdę tak, żebyśmy były, kurczę, zadowolone z tego, w tym deficycie. Czyli jakby baza jest kaloria, później jemy duże ilości białka, właśnie żeby mieć mniejsze odczucie głodu, żeby też lepiej się regenerować. To jest bardzo fajne i smaczne jedzenie. Później, zamiast po prostu, jak widzimy teraz, że jesteśmy w takim miejscu, że ja w ogóle nie ćwiczę, nie? Jeżeli widzisz, że w ogóle nie ćwiczysz, no to ruszymy najpierw na spacery, czyli zaczniemy po prostu więcej tego ruchu. Bo jeżeli my startujemy z pułapu na przykład trzycyfrowego, no to nie wiadomo, że od razu nie będziemy się mordować, wiecie, codziennie robić nie wiadomo czego, nie? Jakich trudnych treningów, nie? Więc zaczynamy sobie od tego, że właśnie ogarniamy sobie spacery, zaczynamy się więcej ruszać, mamy więcej energii, nasze ciało jest ukrwione, nasze mięśnie zaczynają lepiej, kości, stawy, wszystko lepiej funkcjonować, nie?
później dopiero tak sukcesywnie, krok po kroku, dodajemy sobie treningi. Tutaj nawet takie treningi w domu, czy to z ciężarem swojego ciała, czy z kettlami, są świetną formą właśnie tego, żeby wzmocnić nasze mięśnie. I tu już mamy dwie bardzo ważne rzeczy, nie? Oprócz tego dbamy o takie bardzo podstawowe sprawy, jak o to, żeby pić więcej wody, nie? Ja już jestem na etapie prawie 2 litrów dzisiaj wypitych. I tutaj w zupełności Wam wystarczy, jak będziecie zwracać na to uwagę i na przykład do każdej kawy wypijać też szklankę wody. Zaraz po wstaniu wypić szklankę wody, nie? I to już naprawdę jest bardzo dużą, dobrą i fajną rzeczą. I dajcie mi znać w komentarzu, czy to jest dla Was zrozumiałe, nie? Czy właśnie w taki sposób, czyli sposób bardziej zrównoważony, myślisz, że jesteś w stanie tak żyć i funkcjonować, nie? Żeby dbać o tą swoją sylwetkę, jednocześnie nie tracić całego życia na to, nie? I nie mordować się w całym tym procesie. Także dajcie znać w komentarzu. Dobra. I teraz tak, dobra, ja tutaj w międzyczasie, no o, Lila, widzę, to jest moja moc, ona mi mówi, dziewczyny, przestajcie narzekać i poszukajcie powodów, przez które nie możecie schudnąć. Posłuchajcie Ani jej porad, to jest naprawdę bardzo cenne, proste i zupełnie inne niż każdy inny sposób odchudzania, a przede wszystkim mega skuteczne. Ja w zeszłym tygodniu, dzięki Lila, ja w zeszłym tygodniu zrobiłam taki podcast odnośnie tego, co zrobić, jak Ci się właśnie nie chce, o motywacji, to warto jest sobie to zobaczyć, bo cały czas jakby, jak się czyta komentarze, no to widać, że ludziom się po prostu nie chce ruszyć, nie chce mi się ćwiczyć, nie mam czasu, nie? I w większości wszystkie te stwierdzenia są po prostu wymówkami, jest to kolejna ładnie nazwana forma lenistwa, że ja jeszcze potrzebuję poczekać na to, aż po prostu życie mnie kopnie w dupę jeszcze mocniej, aż mnie coś bardziej zaboli, nie? Albo ja jeszcze po prostu, to nie jest jeszcze ten mój moment, gdyż czekam na 1 stycznia, albo poczekam na przykład na poniedziałek, był wczoraj, ale kto by się tym przejmował, ja czekam na kolejny. Wtedy wchodzi coś, co my dietetycy często nazywamy syndromem ostatniej wieczerzy, czyli ja po prostu muszę się objeść, ja muszę jeszcze wszystkie najsmaczniejsze żarełka wciągnąć po prostu. I po tym, jak będę taka napchana, to ja wtedy po prostu niby w poniedziałek przestanę. Ale co się dzieje w ten tydzień? Oprócz tego, że tracimy tydzień, tracimy do Ciebie szacunek, co jest bez sensu, żeby to robić, to tracimy czasu i szacunek do siebie, nie? I odkładamy znowu tą bardzo ważną rzecz, jaką jest dbanie o siebie, o swoje własne ciało na jakiś inny czas. Po prostu odkładamy to, odwieszamy po prostu do szafy, nie? Bez sensu. Byłam w szafie długo, nie wchodźcie tam. Nie ma sensu. To naprawdę nic dobrego Wam nie przyniesie, to siedzenie w szafie, nie? Dzień dobry wszystkim. Mamy tutaj też osoby, które są po raz pierwszy, także witamy na pokładzie. Super, że jesteście też w naszej załodze. Sukcesywnie, krok po kroku zapraszam Was do wyzwania, na podcasty i do kursów, bo naprawdę tutaj możesz znaleźć dobrą wartość i nauczyć się właśnie takiego zdrowego podejścia do swojego ciała. Więc kochana załogo, jeszcze powiem odrobinkę więcej o tym drugim sposobie, czyli tym, że jesteśmy w deficycie kalorycznym, w tym, że chodzimy na te spacery, że pijemy tą wodę, jak zwierzęta, w tym, że właśnie łykamy chociaż multivitaminkę, witaminę D3, bo po prostu nie jesteśmy w stanie jeść jakoś wspaniale, idealnie i wszystkiego też przyswoić z tego jedzenia. Więc łykamy sobie to. I jeszcze taka właściwie, powiedzmy, czwarta z rzeczy, to jest to, że dbamy o nasz sen. Tyle, ile możemy. Tutaj zobaczcie, w ogóle mi nie chodzi o to, żeby po prostu, wiecie, już nie pracować, tylko spać, chodzić na spacer i dbać o swoje jedzenie. Jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, no to super, nie? Ale zazwyczaj jak mamy za dużo czasu, no to wtedy nam się nudzi i zaczynamy głupoty po prostu robić, nie? To tak po prostu jest, nie? Więc
z tym, co mamy, robimy to, co się da najlepiej. Czyli jak ja wymyśliłam sobie, że ja będę wstawać o 4:30, bo dobrze mi się rano pracuje, bo potrzebuję mieć trochę ciszy i spokoju rano dla siebie, no to co wtedy się dzieje? No to ja muszę się położyć wcześniej spać, albo znaleźć sobie przestrzeń w ciągu dnia, żeby zrobić sobie drzemkę, nie? Żeby to wszystko się z sobą spinało. I nie mówię wszystkim, że macie funkcjonować jak ja, tylko wam mówię, weź sobie, zadbaj też o swój sen, bo bardzo często, i to szczególnie my kobiety tak mamy, że my uważamy, że powinnyśmy być najlepsze dla innych, nie? Dla dzieci, dla rodziców, dla bliskich naszych, dla partnerów, partnerek. Nie powiedzmy, chodziło mi, że was jest więcej, dlatego liczba mnoga, dla partnera czy partnerki, nie? Że potrzebujemy, jakby chcemy być dla wszystkich dobre, natomiast co się dzieje? No często nie dbamy o siebie i siebie odkładamy na ostatnie miejsce. Jak będziemy to robić długo, no to my daleko na tym nie zajedziemy. Możemy zajechać po prostu i się wypalić w czymś takim. Więc jak my sobie popatrzymy na taki sposób, nie? Deficyt kaloryczny, jak się chce odchudzić. Jak chce przytyć, no to dodatni bilans kaloryczny, nie? No to wiadomo, bo też są i takie szczęśliwe dziewczyny w tym gronie, które na przykład chcą przytyć. Druga z rzeczy. Ruszamy się więcej, zaczynamy od treningów, znaczy od spacerów, później trening nawet w domu z ciężarem ciała czy z ciężarkami. Nawadniamy się, wysypiamy się, łykamy tam podstawowe witaminki, żeby to wszystko ze sobą spiąć, nie? I w taki sposób, no my jesteśmy w stanie funkcjonować przez całe życie. Powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy, to nie jest coś trudnego. To jest tylko pokazanie sobie i powiedzenie sobie, jestem dla siebie ważna w swoim własnym życiu, nie? Więc jesteśmy w stanie, nie? Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że za 10-20 lat dalej będę w taki sposób funkcjonować. I zastanówcie się, czy wy też jesteście w stanie, załogo, nie? Bo w momencie jak, jeżeli... Wiecie, dobra, powiem wam tak. Istnieją takie dwa rodzaje zachowań. Jedno zachowanie, jeden typ zachowania, to ja to nazywam węże. I to jest takie zachowanie, z którego od razu mamy radość i zadowolenie, ale później jest dużo wstydu. Czyli właśnie to, że się obijem i opiję alkoholu wieczorem po pracy, nie? Czyli na przykład to, że będę cały drugą połowę dnia po pracy po prostu leżeć przed telewizorem i żyć życiem innych ludzi, nie? Że ja po prostu będę wcinać słodycze i tam, nie wiem, być zadowolona z siebie, nie? Co nie jest prawdą. Więc to są tak zwane węże i to są takie zachowania, które po prostu no, ogół społeczeństwa robi. I to są zachowania, które od razu dają nam taki komfort i zadowolenie, ale jak na to popatrzymy, no to jest duży niesmak. To ja jestem niezadowolona z siebie, jak takie coś robię, nie? I myślę, że każda z nas, istota myśląca, jest też niezadowolona z tego, nie? Że znowu po prostu kolejna butelka wina, kolejne opakowanie chipsów, kolejne po prostu ciasto czy jakieś inne słodkości, nie? Czy jakieś, jak lubimy tłuste rzeczy, to po prostu za dużo tego, nie? A za mało dbałości o siebie. I niby przez chwilę człowiek jest zadowolony, ale później, kurde, jest niesmak i takie niezadowolenie z tego, że ja siebie tak źle traktuję. Ale są też motyle. Czyli to są takie zachowania właśnie, które dają nam troszkę oddaloną gratyfikację. Czyli to jest to, że ja po południu, zamiast jakichś głupot, to ja wezmę i przyrządzę sobie jakąś super kolację, nie? Zgodną z moim celem sylwetkowym. To ja na przykład po pracy założę sobie na słuchawki, i tam odpalę podcast Ani, gdzie mnie Ania tam kopnie w tyłek i pójdę sobie na spacer, nie? I to jest takie zachowanie, które oczywiście nie daje ci od razu nie wiadomo czego, ale kładziesz się spać zadowolona i dumna z siebie. Będziesz robić coś takiego przez tydzień, to już będziesz widziała różnicę, nie? Zrobisz coś takiego przez miesiąc, to już będziesz widziała różnicę, nawet lekką na wadze. Zrobisz coś takiego przez rok, to ty już po prostu będziesz mieć zadowolenie już sama, gdy pomyślisz i popatrzysz, że kończysz po prostu pracę i że teraz możesz po prostu zabrać się i pójść sobie na spacer i trochę przewietrzyć tą głowę, zrobić coś dobrego dla siebie. Więc to są te dwa rodzaje zachowań. Motyle, czyli to jest to, czego staramy się robić jak najwięcej w życiu, a węże, czyli takie oślizgłe, bez sensu po prostu, nie? Takie zachowania, to tego jak najmniej.
I gdy sobie to poukładamy w głowie i w życiu, no to naprawdę kajne gręce, czyli po prostu dzięki Boże, to wiecie, można się patrzeć na to w przyszłość z taką radością i zadowoleniem. Więc dzisiaj, kochana załogo, bardzo mi zależało na tym, żeby powiedzieć o dwóch sposobach na odchudzanie. Pierwsze, restrykcje, prawie nic nie jem, tyram po prostu się jak szalona na tych treningach. Hardkorowe po prostu suplementy, najbardziej zwariowane rzeczy. Tego nie robimy, to jest bez sensu. Z drugiej strony możemy właśnie przejść na ten zdrowy sposób, w który jesteśmy w stanie żyć, bo tak jesteśmy w stanie żyć i dbać o siebie. Więc to drugi sposób jest taki, lekki deficyt kaloryczny. Więcej się ruszamy, nawadniamy, wysypiamy, łykamy witaminki i po prostu jesteśmy z siebie dumne, bo to jest też takie bardzo fajne stwierdzenie, czyli taki reparenting, nie? Czyli my jakby ponownie siebie wychowujemy. I w taki sposób, że tworzymy te zdrowe nawyki, tworzymy te zdrowe zachowania, dobre, które właśnie polegają na tym, że my o siebie się troszczymy. I później po prostu po pół roku idzie się na jakieś badania i człowiek patrzy na te badania, o kurde, jakie ja mam tu dobre zdrowie, nie? Końskie zdrowie, wow, nie? Za 10 lat patrzymy na siebie, okej, okay, no wiadomo, że się starzeje, że tam zmarszczki się pojawiają, ale ja jestem sprawna, jestem silna i mogę robić co chcę, nie? Wierzę w siebie. I o to tutaj chodzi, nie? Żeby brać tą swoją moc z powrotem. O to tutaj chodzi, kochana załogo. Więc jeszcze raz Wam powiem, to jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet. Ja jestem Ania Sośnierz, czyli online fitness coach. I widujemy się we wtorki o 11, w czwartki o 18, ale jest uwaga i uwaga, wiadomo, że będzie autopromocja i chodzi o to, żeby dołączyć do programu darmowego trzy proste nawyki do szczupłej sylwetki. To zawsze działa. I tam jest naprawdę niesamowita sprawa. W przyszłą środę widzimy się o godzinie 18. Mamy niecałą godzinkę, bardzo ważne szkolenie. Później też jest w ogóle konkurs na tym szkoleniu. Można wygrać pakiet szkoleń o wartości 1000 zł. Więc zapraszam, zachęcam, zapisujcie się. Link znajdziemy albo w opisie, albo jeżeli to jest Instagram, to w relacji dnia. Serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję i jak zawsze, jeżeli masz tutaj jakąś wartość, to powiedz o tym podcaście bliskiej Ci osobie, podeślij ją do bliskiej Ci osoby, na której Ci zależy i wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję za dzisiaj, kocham Was, wiecie o tym dobrze, dbajcie o siebie, cześć załogo.